Wiesz, ty nagrywasz utwory pod tytułem Pussy, Cock and God. Tak. Co znaczy po polsku? No, cipka, Bóg i... nie, cipka, fiut i Bóg. Nie wiem, czy moja mama chciałabym, żeby pisał takie wiersze. Nie pytałem mamy o to. Ale na przykład puszczasz jej utwór? Tak, mama bardzo mówi, lubi ten numer. Tak? Mama mówi, tutaj bijesz nycle, mówi, a co to jest? A to jest kurwa, mamo, właśnie... Bóg i cipka. Nie, to jest... to jest tak, że jak jest na koncercie, idzie ten numer, to właśnie mówi, o, to lubię, tak, to jest dobre. Moja mama się świetnie bawi na koncertach zawsze. Nie pytam o wiek mamy. Tyle samo, co tata ma. A, to starsza pani już. Żartowałem. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Czy ja mogę się poczęstować, bo no, tak mało to, już ale mam nie, no jasne, człowieku. Ta woda jest nawabia tylko po to, żeby ci poprawić nastrój. Bardzo poprosimy, Angela. Co tam jest, dziura jakaś? Tam jest dziura, tak. Nie, ja mam tam... Ja tam mam swoją uprawę. Prosimy. Sadzisz tam drzewa. Sadzę tam drzewa. A masz jakiś wstydliwy sekret, tak jak przystało? Co ty z tymi sekretami właśnie? Bo to jest taki program, gdzie próbujemy pokazać człowieka. Ludzie na scenie cię znają, a prywatnie mniej. Czy masz jakiś wstydliwy sekret? Nie zdałem matury z matematyki. Ile razy? Raz. No to nie, no to jest standard. Więcej nie podchodziłem już, po prostu. Mówisz poważnie? Że... No, tak. Dziękujemy. Ale to znaczy, że ty jesteś artystą bez matury. Hmm? A czy jeżeli, no tak, no z innych zdałem, ale to się nie liczy, nie? Nie, to tak no. Nie dają tak selektywnie.